Siemano, wędkarze Jedi. Kolejny weekend, pogoda śliczna, 20 parę stopni. Przyjechaliśmy nad małą wodę. W sumie daleko nie musieliśmy jechać, bo jesteśmy u nas w miasteczku. Bardzo mała woda przy autostradzie, takich jak wiele w Holandii. Pierwotnie płynął tutaj tylko taki wąski kanałek. Tam widzimy wlot. Jakiś czas temu zostało to rozkopane. No i są tutaj piękne karpie, amury, kolorowe karpie, na które po cichu liczymy, które chcemy złowić. I zobaczymy, spróbujemy zbadać wodę, czy są leszcze, czy są liny. Są dziś z nami Mateusz i Artur, nasi przewodnicy tutaj po okolicznych wodach. Ostatnio też byliśmy razem na lingę. Spróbujemy coś złowić. Chłopaki byli wcześniej, już mają wszystko przygotowane. Nie byli w ogóle w pracy. My uciekliśmy wcześniej, jest 14. I się rozkładamy. Mamy tutaj jeszcze kupę pracy przed rozpoczęciem łowienia, a można tutaj tylko wjechać autem na chwilę, wypakować się i musimy za chwilę uciekać. I jak widać, Mishioda jeszcze nawet nie zdążył się przebrać. Jak najszybciej żeśmy przygotowane mieli auto wczoraj. Takie jest życie. I szybciutko nad wodę. Bierzemy się za rozkładanie obozu, sprzętu. Trochę nam to zajmie. Myślę, że jakieś 2 do 3 godzin i będziemy gotowi. No i wszystko gotowe po długiej przeprawie. Możemy łowić tutaj tylko na 2 wędki. I złamy po 2. Mistrzu, Tak? Co nęcisz? No to tak, 2 tygodnie ten. Na razie pikantna kiełbasa idzie na... Czy co to? Nawet nie wiem, ale coś tak wygląda. Jakiś skaperon, to z Francji jeszcze chyba co zostało. No? Jeszcze co z Francji zostało, chyba to od Tomka. No. No naszczelam się, naszczelam i potem będę odpoczywał. Nie wystrzelam wszystkiego, co zagotujemy trochę na kolację. Tu już kolega zezgonował. Nie no, fajnie tu dzisiaj wszystko wygląda. Jak nastroje przed łowieniem? Porządnie, jest, nie? Dobrze. Jest wszystkiego. A w nocy też będzie jeszcze lepiej. Oby. Trochę jest takie, o. To nam będzie trochę przeszkadzać, bo wypływa to z wiatrem, ale mam nadzieję, że wiatr zostanie, albo gdzieś może się zmieni i rozpędzi to. No nic, pierwsze wywózki. No i robimy drugie podejście do pierwszej wywózki. Głośno mów. Pierwsza otworzy mi się klapka od podajnika na brzeg. W podajniku kukurydza z orzechem tygrysiem i konopią. Zadipowana na bardzo słodko i kulki orzech tygrysi. Na haczyku jeden pojedynczy tygrysi orzech. I spróbujemy wywieźć mniej więcej w okolice tych łabędzi. Jest tam taki plac, który nie jest zarośnięty. Jest wolno od tych domów. Tam spróbuję położyć. Łabędzia nie robię. W ogóle przydałby się to łódce serwis. Jeśli ktoś może robi takie rzeczy, albo wie, gdzie można coś takiego zrobić, to prosimy tam o komentarz. I drugi zestaw pójdzie tutaj bardzo blisko. Podnęcę trochę kulek, mam tutaj słodkie kulki, white kananga, cokolwiek by to nie znaczyło. Białe, słodkie kulki i lody mleczne. Kupareczku. A na haczyku 2 cytrusy. To ja tak jak mówię, uciekałem. Ten większy to jest z nasza, 18 mm i moje ulubione stiki
ci, co oglądają, wiedzą, że to jest naprawdę no jedna z moich lepszych przynęt, która daje naprawdę bardzo dużo ludzi. Co się tak zmęczył? No później o kawałeczek jest. Byłeś po pizzę? Byłem po pizzę. Szanuję taką postawę. Kole? Oczywiście. Dzięki. Krótki raport po 3 godzinach łowienia. Nie dzieje się nic. Jeden odjazd u mistrza jody i tyle. Tutaj było fajnie i ciepło, tak robi się zimno, zmienił się wiatr. Na noc zapowiadają nam tu jakieś 3 stopnie. Trochę temperatura spadnie, ale nie poddajemy się. Artur? Nie, siedzimy do rana. Siedzimy grubo. Do środy. Zostajemy. No nic, wywiedzione, zamęcone. Siedzimy, czekamy. Ty dalej na rozsuwę? Chłopaki nam tu kibicują, twierdzą, że w nocy będą co najmniej 3 ryby. Oby tak się stało. Ale szpula, co? Blin. Tak zawalił? No. Kurwa, też prawie już mało ten. Ale ładnie poszedł, nie? No. Poszedł kurna, że hej. Tu poszedł jak karp, ty. Ja byłem pewny, że to karp. No, ale tu ładnie. A to lin. Jest w końcu pierwsza ryba. Nie jest zbyt duża, ale ważne. Nie no, jak na lina to jest nie dosyć mały. Porządno. Jaki lin. No. On się wścieka. Jest. Zamyk. Ale jaki złociutki. No. Ładny. Śliczny. To ale go dam na matę, to na czym będę siedział teraz? Jak go dam na matę, to na czym będę siedział? To daj moją matę. Nie, no dobra, dawaj go na tym. Nie, jak na lina to jest piękny. No porządny lin. Ładny. Poszedł jak karp, nie? No, zajebał ja od razu. Myślałem, że to wiesz. Okay. Bez smokania. Czekaj. Ja myślałem, że to kawał dziada. Ale złoty, kurde, nie śliczny, zielony, tylko no. Złociutki. Czerwonooki. Ładny, ładnie poszedł, ładnie. Kuleczkę zjadnie. Te pany. Masz tą miarkę gdzieś grubo na wierzchu? Grubo ponad pół metra. Macie to? Miarę? Tak. No. Ja bym go zmierzył z ciekawości, no bo ma z 2-2,5 kg, ale jest długi strasznie. Wagi nie macie? Mamy wagę. Ale ładny, ładny. Superowy. A tak już się nudno robiło. A mówiłem, że będzie minimum 2 dzisiaj. Jest pierwszy. No to jeszcze dzisiaj jest dzisiaj. Zero. 60? 50, nie, 53,4. 50. Czekaj, tu mam pysk. 53. 53. 4. Ślicznie, pokaż go. Ale jaki gruby. No porządnie. Wiemy, że są ryby. No bo to już jedną widzieliśmy tego karpia. Porządny lin. Prawie jak karp, no. Prawie. Prawie robi wielką różnicę. Dobra. Wypuszczamy smyka. Pyk, 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 disco polo. Tak delikatnie zaczynam. Boże. Super. Porządnie. Mówiłem, że przywali. Nie, twoje nie trzeba. Mówię ci, zabierze. Zobacz jak on poszedł, on jest za wyspą. Dziękuję za kawkę dobrą. Ale co? Trzymaj go. No i mamy. Ale zobacz, przerzucił. Po prawie 24 godzinach
Michał się zdecydował zmienić wędkę i przybiło mu z opadu. W tym samym momencie jak zarzucił, w tym samym momencie miał branie. Już od razu rola, nie? Pełna parabola. Zobacz, rzuca się w tym. W tych paszczach tam. To nic, trzymaj go. Pełna parabolka. Nareszcie. Je, ale jest cały czas. Kurde, ale jesteśmy podnieceni, proszę Państwa. Ale kurde, takiego odjazdu to nie miałem naprawdę. Tym długim niebytem, żeby się tylko dało to wyjąć. Na cytrusa ze skiwim podbity. Dobra, nie śmieję się. Ale go doi. Zobacz na kij. No, kadruję go. To ma tylko 1,5 lb i zobacz, ja wyciągam tą rybę w tej chwili z haszczy. Będzie albo amur, albo karp. Karp. Nie mogę założyć bombki. Amura by już... Od razu jeb do kija, nie? Amura by już by podniósł na tym kiju. Przy takim wygięciu to już by był jego. Spróbujemy pokazać wodę. Czekoladowy, czy tym pomarańczowym. Nie, tego ze sticky, sticky vice, tego małego, 12 mm. Słuchajcie, sytuacja jest taka, mam rybę cały czas, tylko opłynęła ten cypel, żyłka jest zablokowana na rogu tej trzciny. Bo jeśli otworzy kowrotek, zabiera mi cały czas żyłkę, to jest olbrzymia ryba. Mam nadzieję, że to płynie. Co zrobił? Nagrywa. Znaczy wiem, ale nie wiem. No nagrywam cały czas. Taką akcję, przyznam się, po 40 latach wędkowania widzę po raz pierwszy. Opowiadali o tym starzy wędkarze, że tak się robi, natomiast nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak zrobił. Ciągnie? Proszę. Proszę, jak idzie. Idzie jak wściekły. Ja bym tam wytargał. Tak. Michał pobiegł na ten cypelek tam, który widzimy, i jeżeli ta wędka tam dopłynie, to ją podniesie i będzie próbował tą rybę holować z tamtego cypla, tak jak widzimy. O, jest Michał. Jest Michał, Mateusz wziął podbierak, poszedł do niego. Ma żyłkę, więc będzie miał za chwilę. Za chwilę będzie miał wędkę, gdzie ona jest tu. Miejmy nadzieję, że ten szalony plan wypali. Tak, normalnie wariat. Ma wędkę. Takie rzeczy opowiadali mi tylko na Rainbow we Francji, ale to było w sferze moich cały czas marzeń i domysłów. Już nie mam gdzie uciec. Jest stikat trusowego. Jestem. I pomarańczowy. Jestem już u Michała. Przyłożysz tą wędkę z drugiej strony, żeby jej nie nadepnąć. No takiej przygody z rybą to jeszcze nie miałem, jak żyje. Nie zaplątało się. W każdym razie ryba jest cały czas na wędce. To jest gruba ryba. Prawdopodobnie dowiemy się, co się Michałowi udało. Jest, widać ją. Może złapie już. Pokazuje się przy wierzchu. Zobacz, gdzie się żarek, jak się poprzesuwało. Zobacz, jak kij amortyzuje w ogóle wszystko. Tak, zobacz, co się dzieje. 1,5 lb, plus jakieś tam 3,5. To co mówimy, lekkie wędki, lekkie zestawy. Proszę bardzo. Zobacz, jaka łopata, o mój Boże. To jest karp? Karp, ale zobacz jaki. Jest już, prawie przy brzegu. Młynki robi naprawdę poważne. Zobacz, jaka to jest ryba. Prawdopodobnie złapał Michał najstarszą rybę na obiekcie. Może być. Zobacz, pełno łusk jeszcze, jakiś śliczny. No to jest klasyka roka, nie? Prawdopodobnie po tej rybie zwinie się i pójdzie do domu, bo powie, że tak. To po co przyszedł, to już ma. Robię hey ho, let's go. Tak zrobił na Brzanach, jak byliśmy na Masie.
jeszcze słaby przepis. Tak, bierze ten ciężarek na plecy, ale... Chcę przeciąć rzymkę, bo to się zakłada te koszulki. Ja tego nie uważam. Ja też nie, ale teoretycznie po to jest. No i mamy ale go. Ale nie chce się poddać. Naprawdę. Mamy go, panie trenerze, ale on też nie jest w ciemię bity. Ciągnął mi wędkę, wskakiwałem za nim do wody. Albo ja, albo on. Taka rzecz się zdarza raz. Dlatego nie ma co oszczędzać wtedy na butach, na spodniach, nie, na no majtkach. Nie, no zaraz pokaż, jakie ognisko musieliśmy przebiec. Ty, ale zaraz dupnę tutaj. Takie torfowisko, bagnisko żeśmy przebyli wszyscy bez względu na okoliczności i w czym kto był, poszli wszyscy. Ja co prawda na boso, bez portek, w samych majtkach, ale reszta nie miała czasu się nawet rozebrać. I cała fina jest za na tym. Nawet przy dużych rybach. No. Po co ja sobie kupowałem te wędki? Na te sumy karpiowe. Francuskie. A, chyba że na sumy francuskie, to tak, to rozumiem. I jesiotry z Fontenay. Mamy go, ale to mówię, to jest stara, cwana ryba, to... nie jest w ciemię bita. Ciekawe, czy była wkuta już. Prawdopodobnie nie. No ale zna pojęcie opór, bo stawia duży. No nie zna pojęcia haczyk, ale pojęcie opór może znać. Siedzi. Siedzi, będzie ważenie, będą emocje. Przytrzymasz? Oczywiście. Po rurę się przyjdzie. O kurwa. Zobacz, tu ma wodę przygotowaną, leży na specjalnej macie. Wylej. Gdzie ma wodę? Tu, zaraz będzie go polepszyć. Ale serio? To jest jego życiówka. Będziesz go ważył, nie? Serio? Jest ta wagona. Ja się nie będzie spodziewał, jak kręcę. To mi jedno. Zobacz, z nami, czy powinna być skrzydła za taki torbie. Nic ci w wodzie się wpiąć. Chyba, że ty kręcisz, ja to zrobię. Był kutu. Był kutu. Nagrywa? No. Wiesz, że był już na kiju, był kutu. Był? Tak. Czy zrobisz mi ten zdjęcie? O kurwa. Jest taki. O Jezu, jaki piękny. Ale pyk. A gdzie jest waga? Ja, ale weź to tak prosto, fajnie, żeby było widać. Tu jest waga, ja mam. Super. Czekaj, patrzcie. No. Śliczności. Jejku. Czekajcie, go następny złapi. Złapie. Nie? No. Nie zabijamy ryb żadnych. Dasz, Artur, ten worek wasz? Byśmy go zważyli, bo my nie wzięliśmy swojego. No, spoko. Wagę masz? Był, nawet był malowany. No. Jak malowany? Ale śliczny. Ktoś go... Są takie... Tu, tu. Są takie preparaty, widzicie się przyczyny. Myślę, że 10 kilo to ma najmniej. Więcej, z 15 bym miał. No ja. Nie? No. Aleś mnie załatwił. Co? Miała być życiówka? Nie ma rzeczy na przykład. Zaczekała z waży. Ile to waży? Na wyżeruj ta. Wyżeruj. To jest na sucho, nie? Piękna, piękny jest. I co, Michał? Porządny jest, po to siedzimy. Nieważne, kto złowił, nie siedzicie razem. Po 24 godzinach wreszcie jest. Jest zero, dobra, to teraz wsadzamy karpia.
kręcimy, ważymy. Ale ojciec synu wiadro na głowę. Chciałeś to ma. No i proszę państwa, bomba w górę. Złap za tu za uchwyt. Dobrze. 12. Była wyzerowana. 12 200 minus... Kilo. 11,5 kilo. Jak na 11 kilo, to był wpyte mocny. Widziałeś co zrobił, jak wszystko był. Zrobiłem, żeby to wyjąć. Ja myślałem, się. Że ma dwie dychy jak nic. No wiem. Tak? Tak. Nie wchaj mi myszko do popy. Zobacz, od razu, żeby nie trzeba go nadreanimować. Nie, otwarte jest, to jest. Jak mały delfin. Płyń! Poszedł! Poszedł! To jest towar. No i mamy już wieczór, kolejne branie postaci przy życiaku mistrza Jody. Mateusz! Mówisz, że co, leszcz? Leszcz. Jak się jest leszczem, to się łowi pod leszczakiem. Pod leszczakiem. Czekaj, zdejmę kaptur, muszę się prezentować do Hollywoodu przez chwilę. Ale to przekraść mu hamulec, dawaj go na tym. Przekręcone jest, no przy... Zabiję go teraz. Spróbuj jak Michał, puść wędkę do góry. Panie, popłyń. Wędki nie szkoda, ale szkoda kołowrotka, bo fajnie. Odkryć kołowrotkę. Nie. Czy to limczyk? Karp. Leszczyk. Karp. Leszczyk. Karp. Karp, nie? Ja myślę, że karp. Leszczyk. Karp. Kamur! Kamur! Kamur. Hraskarper! Szpigel! Ty mamus, nie takie, no wiesz, to za emocjonalne na YouTube. Później się ludzie wzruszyli do boka. O, wow, leszczyna. Ja to jestem mistrzem od leszczu. Od koszyczków chyba. Koszyczków też. Zanętowych. W dziobie miał? Miał. No tak, nie, no jest złowione, nic tego nie odejmuje. Samiczka. Ale to jest brzydki, tak jak żeśmy to dali. Jak jest brzydki, dlatego idzie do wody. Jest to efekt przerybienia, no wody, przerybienia wody chyba tym gatunkiem. Tak. Należałoby się to odławiać, nie wiem, zjadać, wędzić, dawać ludziom w stanie. Nie, bo byśmy ich nie łowili wtedy. Niech będą brzydkie, ale niech są. No to ustalone, wypuszczamy w takim razie. Oczywiście. Chociaż... No zów smaka, takiego leszcza w niektórych rzeczach ma. W rzece polskiej. A tu w każdym bajorze są. Proszę bardzo. Boż. Porządnie. I kończymy zasiadkę, siedzieliśmy jakieś 40 godzin, słońce nas przygrzało. Zbyt wiele się nie działo, mieliśmy ogólnie wszystkich ryb, waleszcze, lina, karpia. I przypadkiem ten karp, może nie był największy jakiego złowiłem, ale na pewno będę pamiętał tą sytuację bardzo, bardzo długo, bo naprawdę, pierwszy raz w życiu mi coś takiego spotkało. Pływała wędka, to no, widzieliście na filmie, bardzo fajnie, ale było to przypadkowe branie, ta ryba wzięła od razu po zarzuceniu z opadu. Żebyśmy z tego, co nęciliśmy, co próbowaliśmy wypracować, nic nam się nie udało. Nawet siedzieliśmy ponad 40 godzin, mało co było nagrywane, bo naprawdę nie było co kręcić. Więc z tych dwóch dniówek krótki materiał. Dzięki, że byliście z nami do końca. Czekaj, jeszcze. Jeszcze? Chcesz coś powiedzieć? Tak. Nie ma wędkarza Jedi. Póki jest materia, chcę powiedzieć od siebie takie w ramach ogłoszenia, anonsy. Zwalnia mi się pokój w moim domu, który wynajmuję. Zwalnia się pokój, bo kolega się musi wyprowadzić. Po 2 latach, bo jest konfliktowo, odchodzi z mieszkania i zwalnia mi się pokój. Normalna sypialnia, normalne warunki. Mieszkamy tam tylko w 3 osoby, nigdy więcej. Jeżeli ktoś potrzebuje w okolicach OS, 10 km od OS, jeżeli ktoś potrzebuje wynająć pokój w tym momencie, może to być wędkarz, może nie wędkarz,
wszystko jedno, byle był normalnym, spokojnym człowiekiem, bo na chacie panuje spokój. I jedno chyba wymaganie, dorosły odpowiedzialny człowiek i na pewno się z nami dogada. Który sprzątnie po sobie w kuchni i będzie miał pierwszego pieniądze, żeby zapłacić. I nie przyklejamy kozy pod dywan. To jest wykluczone, to nie. Ktoś ma takie nawyki, niech się nie zgłasza w ogóle nam. Dobra, to tyle na dziś. Dzięki, że byliście z nami do końca. Branie niech będzie z wami. Nara. No i robimy pierwszą wywózkę. Poszła wywózka. No tak, musimy tam... Zrób może cięcie na chwilę.